Szczęść Boże, Piotr Brzezina, zapraszam na informacje dnia. Rozdawanie stołków przy rzekomo prywatnej rozmowie w restauracji, blokowanie kontroli Urzędu Skarbowego i forsowanie ustawy o banku centralnym. Na wszystko to przeplatane wiązanką wulgaryzmów. Mowa o nagraniach, jakie opublikował tygodnik Wprost, a których uczestnikami są ministrowie Platformy Obywatelskiej oraz szef Narodowego Banku Polskiego. To największa afera podsłuchowa, jaka miała miejsce w historii Polski. Jednak jak na razie pozostaje ona bez konsekwencji. Polityczny deal to słowo, które pada teraz najczęściej z ust polityków lewicy i prawicy o nagraniu, jakie udostępnił tygodnik Wprost. Wśród głównych aktorów minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Mieli oni zawrzeć układ. Przed wyborami bank wesprze finansowo państwo w zamian za dymisję ministra Jacka Rostowskiego i nowelizację ustawy o banku centralnym. Dokładnie tak się stało. Jest dymisja ministra finansów. Przychodzi nowy minister finansów. Na razie nie musimy mówić o tym, kto by mógł być. Ale jest okej. Takie nazwiska, tacy ludzie są w kraju. I wtedy robimy to, co trzeba. Jednak zdaniem premiera ewidentne polityczne układy to wyraz troski o państwo. I choć spodziewano się dymisji rządu bądź chociażby ministra Sienkiewicza, prezes Rady Ministrów nie widzi ku temu powodów. Nie znajduję tam spraw, które kazałyby mi podejmować jakieś decyzje wobec ministra Sienkiewicza. Mówię tutaj o takich decyzjach jak na przykład dymisja. Ale szef resortu spraw wewnętrznych, który dał się podsłuchać na spotkaniu mającym, jak to określił premier, charakter prywatny bądź półprywatny, jest wątpliwym autorytetem dla pracowników ministerstwa. Dlatego sam Sienkiewicz podczas rozmowy w kropce nad i zapowiedział zakończenie politycznej kariery. Są jednak pewne warunki. Ja politycznie przed sobą przyszłości nie mam. Natomiast to zadanie, które dostałem jako ostatnie, jest bardzo jasno wyrysowane, ponieważ tu czas reakcji jest bardzo ważny. Nie stać w tej chwili na zmianę ministra, ponieważ to będzie trwało. W związku z tym ja muszę tę historię jak najszybciej wyjaśnić. To jest moje ostatnie zadanie, które muszę wykonać. Kolejnymi wątpliwymi bohaterami nagrań są były minister transportu Sławomir Nowak i były wiceminister finansów, a obecnie wiceprezes PGNiG Andrzej Parafianowicz. Tu premier już nie miał wątpliwości, doszło do nadużyć, a Nowak odszedł z Platformy. Kariera publiczna Sławomira Nowaka zakończyła się definitywnie. Tak długo jak ja będę szefem Platformy, nie będziemy na pewno współpracować. Sprawą rozmów Nowaka i Parafianowicza zajmie się teraz prokuratura. Z wypowiedzi pana Parafianowicza wynika możliwa odpowiedzialność z artykułu 231 i z artykułu 230. Słyszeliśmy bowiem, czy też czytaliśmy, że pan Parafianowicz twierdził w rozmowie z panem Nowakiem, że podjął jakieś działania zmierzające do zablokowania najprawdopodobniej jakiegoś postępowania karno-skarbowego, które się toczyło. Jednak prokurator nie widzi przesłanek, by podobne działania podjąć wobec Belki i Sienkiewicza. Mimo że tygodnik zapowiedział ukazanie kolejnych nagrań, zdaniem opozycji to, co zostało już upublicznione, daje wszelkie podstawy do dymisji ministra i postawienia mu zarzutów. To, co robił minister Sienkiewicz, jest ewidentne. To jest ewidentne łamanie prawa. Premier mówi, że prawa nie złamano. Dlaczego państwa zdaniem prawo zostało złamane? Wystarczy przeczytać stenogram rozmowy. Otóż minister Sienkiewicz pokazuje, co będzie się działo w roku 2015. Krach finansów publicznych. To jest rezultat rządów koalicji PO-PSL. Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Potrzeba do tego zwykłej większości 231 posłów. Podobne działania zapowiadają politycy SLD. Sojusz będzie wnioskować o przyspieszone wybory i rząd techniczny, jeśli premier sam nie odda się w ręce posłów i nie złoży wniosku o wotum zaufania. Poselski projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Sejmie. Teraz to nie sąd, ale starosta ma decydować, do jakiej formy pieczy zastępczej trafi dziecko.
Dotychczas o tym, do której rodziny lub placówki trafi dziecko, decydował sąd. Teraz zgodnie z proponowaną zmianą o takim wyborze miałby decydować nie sąd, a starosta. Ale to nie jedyna zmiana. W projekcie znalazła się też propozycja, żeby w miarę możliwości dziecko kierować do pieczy zastępczej na terenie powiatu, w którym mieszka. Jednocześnie jednak wprowadzony ma zostać zakaz kierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej rodziny zastępczej na terenie właściwego powiatu. W takim przypadku starosta ma obowiązek umieścić dziecko na terenie innego powiatu, który dysponuje odpowiednim miejscem. Kolejna zmiana to konieczność uzyskania przez kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka zaświadczenia wystawionego przez psychologa. Zmiany zaproponowane w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której główną autorką jest Magdalena Kochan z PO, nie podobają się Ministerstwu Sprawiedliwości. Krytycznie do projektu odniosła się także m.in. prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Ewa Waszkiewicz. Jednak zdaniem poseł Kochan propozycja dotycząca sędziów jest bardzo ważna. Zlikwidowałaby ona barierę, która przeszkadza w dobrej realizacji ustawy i blokuje wzrost liczby rodzin zastępczych. Przed Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie odbył się strajk studentów biotechnologii. Teraz biotechnologia prowadzona jest przez jednostkę międzywydziałową, a w przyszłości ma zostać przeniesiona na Wydział Ogrodniczy. Studenci nie zgadzają się z tą propozycją, boją się, że to może zmniejszyć ich szanse na rynku pracy. A po wczorajszym proteście władze Uniwersytetu zapewniły, że zmiany nie będą dotyczyć osób już studiujących. Pacta sunt servanda. Umów należy dotrzymywać. To jedno z haseł widniejących na transparentach przygotowanych przez studentów biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy protestowali wczoraj przed gmachem uczelni. Ich manifestacja to wynik zmian, jakie chcą wprowadzić władze uniwersytetu. Chcę skończyć studia, na które dostałam umowę. Chcę skończyć studia międzywydziałowe, a nie zostać przyłączona do Wydziału Ogrodniczego. Chcę być biotechnologiem ogólnym, wykształconym interdyscyplinarnie, a nie tylko pod względem roślin. Ponieważ nie jest to kierunek wąski. Biotechnologia nie jest kierunkiem biotechnologii roślin, tylko jest to biotechnologia zwierząt, biotechnologia żywności i biotechnologia roślin. Studenci wyszli na ulicę, ponieważ władze uczelni nie zobowiązały się do dotrzymania umów, które były podpisane ze studentami przychodzącymi tutaj na studia. Umowy dotyczyły ukończenia studiów siedmiosemestralnych w kierunku biotechnologia, studiów międzywydziałowych. Natomiast rozumiemy to, że weszła nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, która spowodowała zmianę studiów międzywydziałowych na jednostkę międzywydziałową. Jednak sposób przedstawienia tej informacji był dla nas troszeczkę niedorzeczny. Studenci dowiedzieli się o zmianie, otrzymując dyplomy jednostki międzywydziałowej, kiedy spodziewali się, że otrzymają dyplomy studiów międzywydziałowych. Zaistniała sytuacja była dla studentów niemałym zaskoczeniem. Dlatego też zdecydowali się oni podjąć odpowiednie działania, aby, jak podkreślali, walczyć o swoją przyszłość. Nasze wyjście na ulicę, że tak powiem, była to ostateczność, ponieważ zawiodły wcześniejsze, że tak powiem, drogi komunikacji z władzami uczelni. Były petycje, były rozmowy i to jest, że tak powiem, ustawowo nasza ostatnia droga, którą możemy pójść. I jak widać, przyniosła efekty, ponieważ władze uczelni ustosunkowały się do naszego manifestu, ogłosiły także swoje stanowisko, w którym są przychylne do naszych działań, więc zawiesiliśmy działalność Komitetu Strajkowego do czasu ogłoszenia przez Rady Wydziału jako organu ustawodawczego uczelni decyzji w sprawie naszego kierunku. Jeszcze w tym miesiącu na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku ruszają poszukiwania szczątków Danuty Siedzikówny Inki, sanitariuszki z oddziału majora Łupaszki, która w 1946 roku została rozstrzelana w areszcie przy ulicy Kurkowej.
Przygotowania do prac w Gdańsku trwały od wielu miesięcy. Pomiary prowadzone w miejscu wykonanych badań wskazują, że struktura ziemi została naruszona. Zgodnie z planami jeszcze w tym miesiącu zaplanowano ekshumację. Jest to jednak chłodny optymizm, ponieważ w miejscu, gdzie przeprowadzono badania, znajdowały się nagrobki, ale także zbadano przestrzenie wolne, które nie muszą świadczyć o zbiorowych grobach. Prace ziemne mogą objąć obszar kilkuset metrów kwadratowych powierzchni cmentarza przy nienaruszeniu istniejących mogił. Do ustalenia tożsamości pochowanych posłużył materiał biologiczny pobrany od członków rodzin. Historycy poszukują tam szczątków zabitych w 1946 roku żołnierzy AK Danuty Siedzi, główny pseudonim Inka, i Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Są przygotowani, że w miejscu tym mogą też znaleźć szczątki innych ofiar komunistycznych represji. Analizowane materiały historyczne pozwalają stwierdzić, że oboje spoczywają w obrębie gdańskiego cmentarza. Przypomnijmy, że podobne poszukiwania do tego zakończone sukcesem były prowadzone niedawno na tak zwanej łączce na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Udało się wówczas odnaleźć szczątki m.in. ochotnika do Auschwitz, rotmistrza Witolda Pileckiego oraz majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku poszukiwania żołnierzy podziemia antykomunistycznego przeniosą się do Krakowa. Przed nami jeszcze prognoza pogody, a ja czekam na Państwa w południe. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Cześć Boże, Julita Milecka. Witam wszystkich Państwa i zapraszam na informacje o pogodzie. A na początek zobaczmy, jak będzie się kształtowała sytuacja synoptyczna w Europie. Wyższe znad Wysp Brytyjskich oraz niższe znad Zatoki Fińskiej kierują nad Polskę umiarkowanie wilgotne i zimne powietrze polarnomorskie. W ciągu najbliższej doby warunki pogody w naszym kraju będzie kształtował wędrujący z północy na południe front, zanim w chłodnym powietrzu rozbuduje się klin wyżowy. W zachodniej części Europy dziś słonecznie. Przelotny deszcz i lokalne burze możliwe nad Bałkanami, a także nad Morzem Czarnym. Najchłodniej w Londynie i Paryżu, około 19 stopni na plusie, natomiast najcieplej w Madrycie i Atenach, gdzie termometry wskażą blisko 28 stopni. A w Polsce? Jakiej aury możemy się dziś spodziewać? Otóż w godzinach przedpołudniowych na ogół pogodnie. Jedynie w pasie od Polesia przez Mazowsze i centrum po Dolny Śląsk oraz ziemię lubuską na niebie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Po południu sporo chmur z przelotnym deszczem i burzami na południu, a także północnym wschodzie kraju. Pozostałej części Polski pogodnie. Termometry w najcieplejszym okresie dnia wskażą od 16-17 stopni na Wybrzeżu i Mazurach, około 20 stopni na plusie w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany z północy. Przewidziano na dziś niewielkie wahania ciśnienia, a na barometrach w Warszawie 1016 hektopaskali. A już teraz zapraszam Państwa na wędrówkę do poszczególnych regionów kraju.
Jutro w całym kraju bez opadów i pogodnie. Jednak rankiem w wielu miejscach widzialność ograniczać mogą lokalne mgły. W ciągu dnia na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna wzrośnie od 20 stopni na Wybrzeżu, Podlasiu i Wyżynie Sandomierskiej do 23-24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Przewidziano na jutro spadek ciśnienia, a na barometrach w Warszawie 1017 hektopaskali. Kolejna prognoza pogody tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 12. Wszystkich Państwa zapraszam i życzę dobrego dnia.